Mariusz Wach, dzień dobry Mariusz. Witam serdecznie. Wszędzie się spodziewałem Ciebie zastać, ale nie na konferencji Fame MMA i widziałem, że przymierzasz się do spotkania face to face z Popkiem. Co to jest? Nie, jestem tutaj, wiesz, jako gość. Razem z Popkiem przyjechaliśmy. Tyle, na razie tyle. Pomagasz mu w przygotowaniach? Jest także gdzieś tam jakieś rady? Czy ewentualnie na sali się spotkaliście? Co, jeszcze na sali się nie spotkaliśmy, ale czuję, że się spotkamy na sali za niedługo, wiesz. Gdzieś tam parę dni teraz będę w Warszawie. Na pewno odwiedzę salę, w której trenuję. I tam wiadomo, to w stójce mogę mu tylko coś tam doradzić, wiesz. Nie będzie żadnych parteru, tylko w stójce coś tam doradzę, podpowiem. Tylko tyle. Ty widziałeś jego walki wcześniej w KSW, te gdzie tam uderzał. On trafił Mariusza Pudzianowskiego i pod Mariuszem ugięły się nogi. Ma czym przyłożyć. Tak, tylko że to inne zasady, wiesz, ja to jest zupełnie inaczej. Tam trzeba być na oriencie, wiesz, cały czas. Trzeba wiesz, mieć się na baczności, czujny być cały czas. Tu wiesz, mogą i pójść kopy, i ręce. Tylko wiesz, jak coś będzie chciał jakąś pomoc, jak najbardziej w stójce będę mu mógł coś powiedzieć, przetarczować, coś w tym stylu. On w ogóle słucha to, co ty mówisz? Rozmawialiście na jakieś tematy właśnie takie bokserskie? Czy raczej to jest na zasadzie, jest tutaj spotkanie takie towarzyskie przy okazji konferencji? Wiesz co, jeszcze ani jednego tego nie zrobiliśmy. Teraz będę od poniedziałku parę dni w Warszawie. Spotkamy się, na pewno podchodzi poważnie do tej dyscypliny, do tej walki, podchodzi poważnie sportowo, trenuje solidnie i chce się pokazać z jak najlepszej strony, tak? Powiedz, co ty myślisz o takich projektach właśnie Fame MMA, bo bardzo, powiedziałbym, pobudzona jest młodzież, ta młodzież rzędu kilkunastu lat, ludzie, którzy jeszcze nie liznęli nawet sportu walki, ale oni już się znają, już oglądają swoich idoli. Jestem naprawdę pod wrażeniem tego wszystkiego, tak. Widziałem tyle kamer jedynie na naprawdę walkach o Mistrzostwo Świata, tak. Tyle ludzi, tyle dziennikarzy, walki o Mistrzostwo Świata, bo takie gdzieś tam jakieś podrzędne gale, na pewno tyle ludzi, tyle kibiców, tyle fleszy, tyle kamer, to niespotykane, tak? Jest jakiś w pewien sposób fenomen tej, wiesz, tej dyscypliny. Jest wzięcie przez młodzież na coś takiego. Korzystają z tego, tak? Mariusz, gdyby padła taka propozycja, ja hipotetycznie mówię, ale czy to już jest wolumen powiedzmy taki bokserskich wypłat, że warto by było się zastanowić nad tym, czy nie spróbować gdzieś tam na koniec kariery, albo traktując to jako dobrą zabawę? Wiesz co, na pewno jakbym miał wziąć udział w czymś takim, traktowałbym to po pierwsze dobra zabawa, odskocznia, wiadomo, musiał, żeby profesjonalnie podejść, parę lat trzeba by, wiesz, potrenować parter, obalanki, gdzieś, wiesz, jakieś zapasy. Ja na to nie mam czasu, jedynie traktowałbym to w kategoriach dobrej zabawy i wiadomo, i zarobienie jakichś dodatkowych pieniążków, tak? Kiedyś Ray Mercer wyszedł i, za przeproszeniem mówiąc, brzydko urwał głowę byłemu mistrzowi UFC w pierwszej walce, nie trenując parteru. Myślisz, że to miałoby sens? Nie myślę nawet nad tym, tak. Na razie, wiesz, mam swoją tam dyscyplinę, chcę ją wykorzystać. Wiadomo, że to już ostatnia prosta moja, chcę to wykorzystać w 100%. Ale tak jak już wspominam, nie do pierwszego wywiadu, że nie wiadomo, co przyniesie kolejny dzień. Będzie propozycja, jakaś oferta. Ty już czekasz tylko na takie oferty, jak miałeś, powiedzmy, ze Zjednoczonych Emiratów, przepraszam, z Arabii Saudyjskiej, na te największe wydarzenia, czy raczej jeszcze myślisz o tym, żeby gdzieś sobie po prostu poboksować, żeby też nie czekać zbyt długo na te najlepsze oferty, żeby się pokazać promotorom, tak. Jestem w dobrej formie, tak. Chcę zawalczyć. Nie, wiadomo,
cały czas są rozmowy prowadzone z Niemcami, Agit Kabajele dalej jest zainteresowany, ci jego promotorzy są zainteresowani walką ze mną. Dwa tygodnie temu miał swoją walkę, czekają na termin swojej kolejnej walki. Teraz 27 sierpnia mam zabieg na łokieć i pod koniec roku myślę, że będę zdrów, żeby naprawdę dać mocny opór stawić temu przeciwnikowi. Ten ostatni twój pojedynek jak oceniasz? To był taki właśnie na utrzymanie dystansu, na rozruszanie się? Tak, wiadomo, że to kurczę, każdy, ja też myślałem, że to wyjdę. I no to, łatwy nie był. I to potrwa o wiele krócej, będzie walka łatwa i przyjemna. Jak się okazało, przeciwnik był naprawdę dobrze przygotowany, solidny, łatwo skóry nie chciał oddać. Trzeba było się naprawdę 10 rund pomęczyć, ale takie walki są potrzebne, tak? Ja wiesz, to traktuję jako formę takiego treningu, gdzieś tam rozwoju. I wiesz, pokazałem, że dalej jestem w treningu, w gazie i czekam, wiesz, na konkretniejsze walki. W polskim boksie zawodowym trwa albo emigracja do wagi cruiser, tak jak Artur Szpilka, albo ponowne też powroty, bo prawdopodobnie gdzieś tam chodzą słuchy, że Artur Szpilka będzie być może mierzył się w wadze ciężkiej. Co w ogóle o tym myślisz? O przejściu Artura i powrotach? Czy to w ogóle ma sens, takie oscylowanie w wagach? Wiesz, on sam musi zadecydować, wiesz, my to sobie możemy tak gdybać. On nie jest naturalnym, wiesz, on nie jest naturalnym cruiserem, tak? On tą wagę musiał robić, dymać. Zrobił na jedną czy tam na dwie walki, nie wyszło, mówić, że to kurczę, że to sprawia mu dużo problemów, kłopotów. W tej walce ciężkiej wiadomo, że jest niebezpiecznym zawodnikiem, tak? Jest szybszy, ruchliwszym, odwrotna pozycja, to dla niektórych sprawia, wiesz, będzie sprawiało problem, tak? Czy na przykład patrząc na to, że on w tym cruiser, faktycznie powiedzmy te walki ostatnie nie można uznać ich za udanych, poradziłbyś mu jednak powrót do wagi ciężkiej? Widzisz go bardziej w wadze ciężkiej? Kurczę, myślę, że tak, no. Myślę, że on lepiej się czuje w tej wadze ciężkiej. Wiadomo, że tam z tymi najlepszymi czy czołówką to już trochę gorzej mu wychodzi, tak? ale z takimi średniakami na pewno mu dobrze idzie, no. Potrafi sobie radzić. Gdyby miał walczyć na przykład z Różańskim, widzisz ten pojedynek? Myślę, że tak, że to wiesz, na takie nasze polskie podwórko, kibice chętnie by obejrzeli taki pojedynek, wiesz, i myślę, że do tego dążą jeden i drugi, wiesz, jeszcze o tym się tak nie mówi, tak, ale jak ja bym był jakimś promotorem, chciałbym robić taką walkę, to bym zrobił taką walkę Różański kontra Szpilka. Jest kilku promotorów na polskim rynku. Mam tutaj na myśli Mateusza Borka, mam tutaj na myśli Andrzeja Wasilewskiego. Nie kuszą Mariusza Wacha, bo Mariusz Wach to jest znane nazwisko, solidne nazwisko. Wiadomo, jakiego poziomu można oczekiwać, jeśli chodzi o walkę. To jest atrakcyjne Mariusz, nazwisko. Mariusz Wach dla nich już jest za stary. Myślę, że oni wie, że oni celują w młodszych. Tańszych? Też, no pewnie tak, wiadomo, że wiesz. Ale z każdym rozmawiam, wiesz, przychodzi rozmowa, rozmawiam, siadam. Ale żadnych konkretnych rozmów nie ma, więc wiesz, sam sobie coś na powolutku działam. A zapytam Cię jeszcze, Izu w MMA, tak? W KSW, w MMA. Teraz oczekuję na nazwisko pierwszego rywala. Dużo będzie, powiedzmy, jakby to wyjaśni. Też Tomek Sarara poszedł do MMA. Co Ty w ogóle o tym myślisz, że jednak ci zawodnicy gdzieś jeszcze próbują swoich sił? Ty też miałeś epizody kickbokserskie. Tak. Wiesz co, tak samo będę się powtarzał, że na miejscu Izu jeszcze bym naprawdę z boksem nie kończył. On mi się zawsze, wiesz, dobra technika, dobrze wygląda, jak wiesz, do boksu. Wiadomo, ostatnia przegrana gdzieś go podłamała, ale
ja osobiście na jego miejscu bym jeszcze z boksem nie kończył. Przeszedł do KSW, będzie miał teraz pewnie tam 2-3 walki w KSW. Kiedyś kopał, dobrze kopał. Myślę, że się nadal kopie. Myślę, że się tam odnajdzie. I kurczę, wiesz, i życzę mu sukcesu, tak, żeby to dobrze poszło. A Tomek Sarara bardziej ze względu chyba na to, że nie ma walk po prostu w kickboxingu, bo to też jest znamienna rzecz. A Tomek nieźle boksował, jednak nie wybrał boksu, a wybrał właśnie MMA teraz. I to jest chyba taka decyzja desperacka, bym nawet powiedział w pewien sposób. Wiesz co, tak, wiesz, on nie miał propozycji, wiesz, w kickboxingu czy tam w boksie, a on jest naprawdę fajterem z krwi i kości. I wiesz, zaproponowali mu w MMA, wiesz, skorzystał. Nie wiem, wiesz, nie rozmawiał ode mnie z miasta, wielokrotnie sparowaliśmy razem gdzieś tam na różnych, wiesz, spotkaniach, się z nim widuje, ale myślę, że to jest, on to wziął, żeby nie wypaść, wiesz, z jakiegoś rytmu treningowego, on, wiesz, wiadomo, ma tam jakieś swoje plany, swoje marzenia, ale myślę, że zrobił dobrze. To co, Mariusz, ja czekam, że jednak pojawisz się tutaj w walce gdzieś. Nie, żartuję, bo pewnie wiesz, masz swoje plany, ale fajnie jest się pobawić. Tutaj widzę, że dość wesoło macie w tym pierwszym rzędzie. Marcin Najman chyba rozwesela towarzystwo. Jest też Popek. Tak, jest. Wiesz, że tu z tymi osobami, co tam siedzę z przodu, ze wszystkimi się znam. Traktujemy to jako taką, wiesz, odskocznię, jakieś kolejne doświadczenia bierzemy. Mariusz Wach w Poznaniu. Dziękuję bardzo, Mariusz, za wywiad. Cieszę się za podsumowanie i czekam, co będzie się działo na konferencji. Dziękuję.